Witam bardzo serdecznie na jubileuszowym 20. halowym turnieju oldboyów w piłce nożnej Memoriale inżyniera Mariana Nalepy! To tutaj zgodnie z poleceniem pana naczelnika mam teraz wygłosić tradycyjną formułę. 20. halowy turniej odbojów imieniem Mariana Nalepy uważam za otwarty. A wszystko zaczęło się 12 lutego 2000 roku od zacnej idei upamiętnienia postaci znamienitego arbitra piłkarskiego Mariana Nalepy. Ze skromnego halowego turnieju odbojów na przestrzeni lat impreza przerodziła się w turniej instytucję. Jest to bardzo miłe dla mnie i dla naszej rodziny, że pamięć mojego tatusia, który tyle poświęcił czasu i życia swojego dla sportu, nie przepadła i dalej się ta sprawa sportowa rozwija i w naszym Bielsku także. Dzisiaj tu jesteśmy w hali mistrza, dwukrotnego mistrza Polski. Mam nadzieję, że to będzie trzeci i wszystkim uczestnikom życzę udanych zawodów. Tylko pamiętajcie, my jesteśmy to pokolenie, że nogi nie odstawia, a i to też jest dzień. Spokojnie, z rozwagą i niech wygra najlepszy. Dziękuję bardzo jeszcze raz, panie prezydencie. Zanim o wynikach i wrażeniach uczestników, chwila wspomnień początkowych edycji. Z czynnym wówczas oldboyem, dziś obserwatorem, a przed laty wybitnym piłkarzem m.in. Bialskiej Stali, Czesławem Maruszką. No, pamiętam ten bardzo dobrze, bo człowiek był młodszy, atmosfera wspaniała, wynik nie najgorszy, także no, cieszę się, że jest to kontynuowane dalej. No i zobaczymy, jakie wyniki dzisiaj osiągnie ten Olboja Bielskiego. Ja bym chętnie też jeszcze w tym wieku, co jestem, bym tu może nie szalał, ale pochodził troszkę. Także kontynuować dalej ten turniej Nalepy jak najdłużej. Teraz oddajmy głos aktywnym uczestnikom turnieju, w tym Grzegorzowi Figurze, graczowi sosnowieckiego Zagłębia, z niemałym epizodem w barwach futsalowego rekordu przed laty. Bardzo miło tutaj przyjechać i wspomnieć sobie dawne czasy, także świetnie się bawię, a z kolegami zagrać, jeszcze wygrać w takim meczu, naprawdę cieszy. Sosnowiczanie poczynają sobie znakomicie, wszystko wskazuje na to, że zgarniecie wszystkie nagrody główne w turnieju Mariana Nalepy. Nie, tak naprawdę to wygrana w tym turnieju sprawą drugorzędną. Świetnie się bawimy, oby dalej tak szło nam bez kontuzji, także to będzie najważniejsze. A wygrana przy okazji będzie bardzo cieszyć. No i rodzina dopinguje z trybun. No to jest dla mnie dodatkowa motywacja do pokazania się w tym turnieju. Szczególnie tutaj mój synek Maciuś, także tym bardziej się cieszę. Gdy Memoriał Mariana Nalepy raczkował jako doroczny turniej oldboyów, Piotr Szymura był bardzo młodym i obiecującym piłkarzem. Tym razem kapitan pierwszej z mistrzowskich drużyn futsalowego rekordu zadebiutował wśród starszych panów. Pamiętam, że jako bajtel chodziłem tutaj na te turnieje. Pamiętam chyba, że na mnie, wrażenie na mnie zrobił Janek Furtok. Niesamowicie się ruszał po boisku mimo wieku oldboya, także coś przez mgłę pamiętam. I minęły oto dwie dekady. Dziś Piotr Szymura debiutuje w Memoriale Nalepy. No tak się złożyło. Powiem szczerze, że po zakończeniu kariery tak czekałem na to 35. rok życia, żeby pograć w jakichś turniejach. No i się doczekałem, także cieszę się, że mogę jeszcze pobiegać po boisku. Nie po raz pierwszy w bielskich zawodach uczestniczył doskonale znany biało-zielonej publiczności w cygańskim lesie Adam Kryger. W Bielsku Białej zawsze zdrowie dopisywało, humory były fantastyczne, ludzie są wspaniali, także z chęcią tu wracam. Oczywiście obserwuję na bieżąco poczyniania rekordu i jest to naprawdę instytucja, firma i pan Szymura, prezes na czele z całą ekipą robią bardzo fajną robotę. Ja się cieszę, że miałem możliwość przez 2 lata, bo będąc cząstką tego zespołu, wspominam to bardzo mile. No i życzę, żeby tak dalej się rekord rozwijał i żeby te nasze dzieciaki i ta młodzież, a oczywiście tak jak my też, panowie z brzuszkami, mieli taką satysfakcję tu zawsze przyjeżdżać. Na jakich to czasów doczekaliśmy, że twoi byli podopieczni dziś przeciwko tobie występują? Tak, no właśnie czekam na ten ważny mecz z rekordem, bo to są moi zawodnicy, to są, jakby to powiedzieć, czuję się jak ojciec, który zagra dzisiaj z dzieciakami, ale chciałbym jeszcze im pokazać, że ojciec jest górą. This is a brand new-
Jeszcze przed tym spotkaniem Adam Kryger, wiodąca postać zespołu reprezentacji Śląska Odbojów, awizował tą potyczkę jako jego prywatne starcie z futsalowymi synami. 2-0 wygrali synowie. Wygrali synowie, to znaczy, że ojciec dobrze nas wychował. No i pokonaliśmy ojca, ale fajnie, w fajnej atmosferze przyjacielskiej przede wszystkim. Generalnie taki turniej na tym polega, żeby w fajnej atmosferze spędzić czas. No to podsumowując występ rekordzistów w całym turnieju, jak byś go ocenił? Bardzo dobrze. Mamy dwóch debiutantów, którzy się bardzo dobrze zachowali, bardzo dobrze się zaprezentowali na parkiecie. Kupili się? Oczywiście, wkupili się i to bardzo ładnie. Młodzi się nie sprawdzili, jak to powiedzieć. Ja przyszedłem do szafy, którą przyjęliśmy, myślałem, że to załatwicie. No. Naprawdę szacunek dla chłopaków, a generalnie było bardzo fajnie. Po to się spotykamy, żeby się dobrze pobawić. I w istocie rekordziści zakończyli memoriałowe zmagania na drugim stopniu podium. Pierwsze przypadło w udziale sosnowieckiemu Zagłębiu, na najniższym stopniu zaś ulokowali się Oldboye z Wilkowic. Czwarte miejsce dla graczy z Jasienicy, piąte dla Bielskich Orłów. Na szóstym miejscu reprezentacja Śląska Oldboyów, siódma lokata dla Szczakowianki Jaworzny.